Z odcinków o długościach 5, 2a plus 1 oraz a minus 1 można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że... Zobaczmy, żeby to był trójkąt równoramienny, to są trzy przypadki. Pierwszy przypadek to piątka, pierwszy bok musi być równy drugiemu bokowi, czyli zapiszemy sobie 5 równa się 2a plus 1 lub drugi przypadek, możemy tak z kółkiem oznaczać te przypadki. Drugi przypadek to pierwszy bok jest równy trzeciemu bokowi, czyli mamy 5 równa się a minus 1. No i trzeci przypadek to jest, że drugi bok równa się trzeciemu, czyli 2a plus 1 równa się a minus 1. No bo żeby trójkąt był równoramienny, to dwa boki muszą być tej samej długości i tutaj rozpatrujemy właśnie możliwe przypadki. No to do dzieła. Najpierw rozwiążmy pierwsze równanie. 1 na lewą stronę, czyli mamy 5 minus 1 równa się 2a. 5 odjąć 1 to 4, czyli 4 to jest 2a. Dzielimy stronami przez 2. Nasze a to 2. Teraz sprawdźmy, czy dla a równego 2. Jeśli lekcja się podoba, zapraszam na mój kurs www.magia-matematyki.pl. Link znajdziesz w opisie. Możliwe są długości boków. Czyli zobaczmy, pierwszy bok jest znany, bo to piątka. Drugi bok to jest 2 razy 2, bo za a wstawiliśmy 2. 2 razy 2 to 4 plus 1, czyli 5. I trzeci bok to jest 2 odjąć 1, czyli 1. Czy jest możliwy trójkąt o bokach długości 5, 5, 1? Jak najbardziej jest możliwy. To byłby trójkąt w takim stylu. Tutaj podstawa miałaby długość jednej jednostki, a to byłoby 5 jednostek i 5 jednostek. Czyli mamy odpowiedź D jest prawidłowa. Ale jeszcze tak profilaktycznie sprawdźmy pozostałe. Dlaczego nie pozostałe? Dobra, w drugim przypadku minus 1 przerzucam na lewą stronę. Będziemy mieli po lewej stronie 5 plus 1 równa się A, czyli 6 równa się A, czyli A to 6. I teraz zobaczmy, czy jest możliwy trójkąt dla A równego 6. Jakie byłyby wtedy boki? Byśmy mieli tak, piątkę pierwszy bok, drugi bok to byłoby tak, 2 razy 6, czyli 12 plus 1, czyli 13. I trzeci bok to byłoby 6 odjąć 1, czyli 5. Trójkąt o bokach 5, 5, 13 jest niemożliwy, ponieważ nie spełnia nierówności trójkąta. Suma dwóch mniejszych boków, dwóch krótszych boków, jest krótsza od najdłuższego boku. Czyli w praktyce tu mamy 13, powiedzmy, jednostek, umówmy się. Tutaj będzie jakieś 5 i tutaj będzie jakieś 5 i ten trójkąt się nie zamknie, dlatego to odpada. Generalnie nie zachodzi taka nierówność. 5 plus 5 powinno być większe od 13, a nie jest, dlatego tutaj nierówność trójkąta nie zachodzi. I podobnie będzie prawdopodobnie dla trzeciego przypadku. Zobaczmy, to a przerzucę na lewą stronę, tę jedynkę przerzucę na drugą stronę, co otrzymamy? Będziemy mieli 2a odjąć a równa się minus 1 odjąć 1. 2a odjąć a to jest minus, to jest a. A po prawej stronie mamy minus 1 odjąć 1, to jest minus 2, czyli nasze a to minus 2. I teraz zobaczmy, czy to ma sens. Za a wstawmy minus 2, pierwszy bok to byłoby 5, drugi bok 2 razy minus 2 to jest minus 4 plus 1 to jest minus 3, trzeci bok minus 2 odjąć 1 to jest minus 3. Zobaczmy, długość boku nie może być ujemna, to jest sprzeczne. Zatem odpowiedź D. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że lekcja się podobała. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji kanału. Zapraszam również na mój specjalny wideokurs. Link do niego znajdziesz w opisie filmu pod spodem oraz na mój fanpage facebook.com/mrciupi. Do zobaczenia.